Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał Butak, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego właśnie Nike postanowiło pozwać markę Bape. Dzisiaj w nocy dowiedzieliśmy się, że Nike wystosowało pozew przeciwko marce Bape, która jest w sumie jedną z największych marek streetwearowych na całym świecie, najbardziej rozpoznawalną, która była po prostu na topie przez wiele, wiele lat. I wystosowali pozew przeciwko wykorzystywaniu oczywiście sylwetek butów, o czym w sumie wszyscy wiedzieliśmy. I dzisiaj postanowiłem Wam po prostu na szybko nagrać, dlaczego ten pozew właśnie teraz został wystosowany, jakie modele są według Nike podrabiane przez Bape'a i co Nike chce, żeby Bape zrobiło z tym faktem, ponieważ no te rzeczy są najważniejsze. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o danie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, żebyście nie zapomnieli, żeby odcinek poszedł jak najwyżej. Dodatkowo możecie napisać w komentarzu, jak Wy myślicie, dlaczego to zrobili i czy zgadzacie się z tym faktem, ponieważ wiem, że niektórzy mają inne zdanie niż ja. Możecie także odwiedzić moje media społecznościowe, a jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do tego pozwu. Postanowiłem Wam dzisiaj na szybko nagrać, o co właśnie chodzi z tym, dlaczego teraz został wystosowany ten pozew, jakie modele w tym biorą udział w ogóle. I pogadamy sobie tak, że coś dalej będzie się działo. Jeżeli chodzi o Nike, Nike ostatnio wystosowało naprawdę bardzo dużo tych pozwów przez ostatnie lata. Kiedyś nie widzieliśmy tego aż tak nagminnie, ale też nie było aż tak dużo marek, które podrabiałyby Nike, ponieważ ostatnie pozwy przeciwko Kitowers, przeciwko Johnowi Geigerowi, który stworzył w sumie Air Force dokładnie takie same, tylko że z innym znaczkiem na boku, tak samo z Kitowers, gdzie stworzyli Dunki praktycznie identyczne kolorystyki co kultowe wydania Dunków i były troszeczkę przerobione. Tam wcale się nie dziwiłem, że te pozwy poszły. To były też mniejsze marki, które oczywiście mają mniejszą zdolność bronienia się przed ogromnymi, wiecie, kancelariami prawnymi wykorzystywanymi przez Nike. I tutaj serio stałem po stronie Nike, ponieważ nie lubię tego, jeżeli ktoś bierze jakiś koncept, jakąś sylwetkę buta. Rozumiem, jeżeli ona jest przerabiana w dosyć mocny sposób, że gdzieś tam widać, powiedzmy, to podobieństwo, ale no, jak na pierwszy rzut oka zobaczycie, no to nie po prostu, wiecie, nie pokojarzycie faktów. Ale jeżeli robicie coś, co wygląda nawet, wykorzystujecie nawet dokładnie te same kolorystyki butów, no to jest to już według mnie przegięcie. Ale jak sami wiecie, Bapesta, w ogóle model Bapesta, model marki Bape jest na rynku już naprawdę bardzo długo. W latach 2000, kiedy Bape wszedł na rynek, no były w ogóle hitem te buty. Wszyscy raperzy chodzili w nich, wszystkie gwiazdy. I przez tyle lat były sprzedawane i Nike w sumie z tym nic nie robiło. A wszyscy myśleliśmy, że faktycznie już do czegoś doszło. Ponieważ natknąłem się na kilka artykułów też takich, które mówiły o tym, że Nike chciało pozwać Bape'a. Gdzieś tam się coś dogadali, wydawało się, że też były jakieś rozprawy, ale wyszło, że no nie jest to aż tak podobny model, żeby on został zabroniony produkcji. Ale okazało się, że to wcale nie była prawda, że teraz wyszedł taki pierwszy prawdziwy pozew marki Nike na markę Bape. I szczerze mówiąc, jak popatrzymy na sylwetki, które zostały po prostu wyznaczone w tym pozwie, no to sami w sumie nie zdziwicie się, że Nike to zrobiło. No bo mowa tutaj o modelach takich jak Nike Dunki, jak Air Jordan 1 Low, Air Jordan 1 High i oczywiście o Air Force 1ach, midach i lowach. I jak zobaczycie sobie tą tabelkę, którą mam tutaj oczywiście wstawię, no to te wydania wyglądają mega podobnie. No mega podobnie. W tamtym roku nagrywałem nawet odcinek, że Bape wypuszcza podróbki po prostu Dunków i podróbki Jordanów i w momencie, kiedy były te Bape'sta, do których się przyzwyczailiśmy, to wydaje mi się, że jeszcze nikomu to aż takie, wiecie, nic mu nie robiło, ale jak już dostaliśmy kolejne wydania, które są po prostu podróbkami tych kultowych od Nike, od Jordan Brand, no to ktoś tutaj chyba przegina i wydaje mi się, że to było takim jednym z głównych czynników, ponieważ w pozwie możemy zobaczyć też wytłumaczenie jako takoż, dlaczego teraz się to dzieje, ponieważ jest tam wytłumaczenie, że modele na przykład Bapesta, które były sprzedawane sporadycznie, jest to tam tak napisane i dlatego Nike z tym nic nie robiło, ale od ostatnich 2 lat widzą, że jest to po prostu robione na coraz to większą skalę, coraz to więcej modeli i dlatego postanowili zareagować. I to tłumaczenie też w sumie trochę rozumiem, chociaż może nie do końca, ponieważ Bapesta były popularne przez lata, mega dużo osób w nich chodziło i wydaje mi się, że dlatego tego też nie robili, ponieważ sama popularność Bapesta, która przywróciła popularność też Air Force'ów, no to działała także bardzo pozytywnie na sprzedaż Nike. Ponieważ jak zobaczycie, no wiecie, wszystkie gwiazdy, tak mówiłem, chodziły w tych butach Bapestach. W pewnym momencie wszystkie gwiazdy rapu, hip-hopu miały te buty, wychodzili w nich, pokazywali się w nich. I jeżeli nie możemy kupić czegoś drogiego,
to zawsze szukamy zamienników. Więc tym zamiennikiem dla tych mega popularnych Bapesta były Air Force One, przez co się przekładało też na sprzedaż Nike. I wydaje mi się, że to był główny czynnik, dlaczego z tym nic nie robiono, ponieważ zauważyli, że nie opłaca im się po prostu w jakiś sposób walczyć z Bape'em, ponieważ no, zyskują na samej popularności tych butów także i oni. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy zobaczyli, że zostały wyprodukowane także modele, które są podobne do Dunków, do Jordanów, to gdzieś ta szala się już tutaj przechyliła i mogli zobaczyć, że po prostu coraz to więcej osób kupuje te modele, ponieważ one też często są lepsze jakościowo. Wyglądają bardzo często bardzo fajnie, mają fajne kolorystyki i wcale się nie dziwię, że niektóre osoby skłaniają się ku temu, głównie ze względu na tą jakość. Ale sam patrząc na to, jak to wygląda, jakie kolorystyki często są używane do tych modeli i jak one są mocno podobne, to wydaje mi się, że Nike wygra ten proces. I z tego, co jest napisane oczywiście w tym pozwie, Nike po prostu wymaga od Bape, żeby zaprzestali produkcji tych modeli, zaprzestali sprzedaży tych modeli i oczywiście mają jakieś oczekiwania finansowe wobec tej marki. Wiadomo, że Bape, pomimo tego, że jest ogromną marką, no to wydaje mi się, że Nike na pewno ma jakąś przewagę, no ponieważ no to jest gigant na światowym rynku i jeżeli chodzi o jakieś, wiecie, prawne sprawy, na pewno będą tutaj mieli swoją przewagę i wydaje mi się, że wygrają tą sprawę. Patrząc na to, że ostatnie sprawy także zostały wygrywane przez nich, a tutaj mamy coś bardzo podobnego, wydaje mi się, że powinni wygrać tą sprawę i jak na moje oko, ja raczej jestem tutaj po stronie Nike. Wiem, że to jest wielka korporacja, która tutaj po prostu gdzieś zobaczyła, że uciekają jej pieniądze, że nie chce, żeby tutaj jakaś inna marka, wiecie, wykorzystywała ich sylwetki, a robiła to przez tyle lata i im to nie przeszkadzało. Po prostu ktoś musiał zobaczyć, że mogą w tym znaleźć jakiś tam zysk. I to jest na pewno rzecz, która ujmuje marce Nike, na pewno ujmuje im też jakość produkcji ich produktów, ponieważ no, możemy zobaczyć, że jak wyglądają ostatnie wydania na przykład Dunków, Jordanów i Air Force'ów, że jest to coś dużo gorszego niż miało miejsce kiedyś tam i na pewno to także będzie działało w jakiś sposób na osoby, które będą tutaj przeciwne temu pozwowi, ale jak dla mnie jest to dobry ruch, jak dla mnie powinni po prostu zaprzestać tej produkcji. Ja zawsze byłem za tym, żeby Bape'a to jest po prostu podróbka Air Force One'ów i dlatego nigdy ich nie chciałem mieć tutaj gdzieś u siebie. I wydaje mi się, że takie trzy ruchy, które ostatnio wykonało Nike i kolejne, które będzie wykonywało przeciwko właśnie produkcji jakimś takim butom, które są mega podobne do tego, co widzimy u nich. Czasami się nie zgadzam z tym, bo czasami są sylwetki, które są w bardzo duży sposób zmienione i nie bardzo mocno odbiegają czasami od tego, co widzieliśmy od jakiejś tam większej marki. Ale no tutaj ciężko po prostu oprzeć się wrażeniu, że jest to wyprodukowane po prostu na wzór tych butów. Jak zobaczymy sobie te tabelki, które przedstawiło Nike, no to widać, że no one są bardzo podobne. No i wcale się nie dziwię, jak Nike wygra. Mega jest to zaskoczenie dla wielu. Wydaje mi się, że po tylu latach w końcu Nike uznało, że warto coś z tym zrobić. Wcale się nie dziwię, ale wydaje mi się, że dobrze, ponieważ to też trochę ukróci produkcję kolejnych takich rzeczy, które by były, wiecie, po prostu podróbkami jakichś tam fajniejszych sylwetek, które kiedyś powstały i wydaje mi się, że może to gdzieś tam pozytywnie trochę wpłynąć na ten rynek, ponieważ mieliśmy już taki wysyp po prostu tych takich bespoke'ów, które są mega podobne do tego, co normalnie robi Nike i to nie były bespoke'i na zasadzie robienia pojedynczych sztuk, tylko już po prostu masówkowe i wydaje mi się, że może przez to, co teraz Nike robi, trochę ukróci ten temat. Także dzięki Wam wielkie za odcinek na szybko nagrany. Mam nadzieję, że on się podobało. Dajcie znać, co Wy sądzicie i czy myślicie, że Nike to wygra. Bo ja myślę, że tak. Dzięki, cześć.